Na początku wszystkiego najlepszego i najlepsze życzenia od kibiców tutaj od nas, sympatyków, z okazji urodzin wczorajszych, które wczoraj miałeś. No tak, dziękuję. I teraz przejdźmy do naszego wywiadu. Jak i kiedy rozpoczęła się twoja przygoda z piłką nożną? W jakich klubach występowałeś po odejściu z Brzezińskiego Klubu Sportowego? Znaczy, przygoda z moją piłką zaczęła się w Elcie. Właśnie przy tym pierwszym trenerze, który jest teraz trenerem Startu Brzezin, czyli Damian Gamusie. Zauważył mi na podwórku, kiedyś były inne czasy grania w piłkę. Mi rodzice akurat nie postawili na naukę. Skończyłem szkołę, dopiero Damian mnie wynalazł na podwórku, zacząłem grać w łódzkiej Elcie. No później trafiłem do różnych klubów, w trzeciej lidze i w Starcie Łódzkim. Później trafiłem do Stasiaka, do Gomunii, do czwartej, później trzeciej ligi. A później kariery takie były zróżnicowane. Wiadomo, swoje lata leciały, tak, 29-30. Już te kluby takie były wypożyczane gdzieś na rok czasu. BKS się przewinął w mojej tak przygodzie z piłką chyba z 3 razy, gdzie grałem po 1,5 roku, po sezonie, po pół sezonu nawet. No jakoś mówię, no teraz chciałbym, mówię, zakończyć karierę w Starcie Brzeziny, bo mówię, będę grał, dopóki mi zdrowie pozwala, ale na wyjazdy niestety już przy mojej sytuacji rodziny, gdzie 2 dzieci, no niestety trzeba coś myśleć o tym, żeby gdzieś w pobliżu, ale jeszcze sobie pograć. Powrót Jacka Bernata do Startu Brzeziny po kilku latach gry w wyższych ligach to dla wielu spora niespodzianka. Jak ty do tego wszystkiego się odnosisz? Znaczy, w wyższych ligach, no, miałem możliwości grania wysoko, zrezygnowałem to, zrobiłem to dla swojej żony. Nie chciała mnie puszczać, wiadomo, z dala od domu. Zrezygnowałem dla niej, z czego jestem zadowolony z jednej strony, bo mam wspaniałą rodzinę. No, z drugiej strony niektórzy mówią, że źle zrobiłem, ale ja jestem zadowolony, gram sobie w tych klubach, poznałem mnóstwo, można powiedzieć, kolegów, przyjaciół i zadowolony jestem z tego, co robię, bo piłka nożna jest dla mnie przyjemnością, zabawą i lubię robić, to jest moje hobby po prostu. Mimo wieku forma nadal pozostała, dlaczego właśnie jeszcze grasz w piłkę nożną? Jeżeli możesz, to rozwiń, zdradź nam, na jak długo związałeś się ze Startem Brzeziny? Czy ze Startem Brzeziny, no z każdym klubem związuje się jako umową amatora, tak? Czyli na cały sezon, bo wiadomo. Od czerwca do czerwca, no nie wiem, jeżeli coś by było, że nie wiem, klub się rezygnuje z moich usług, bo stwierdzi, że jednak się nie nadaje, no to wiadomo, mogą podziękować mi w trakcie rundy. Myślę, że tak nie będzie. Powiedziałem sobie, dopóki zdrowie mi dopisuje i forma strzelecka, która do tej pory jest, to będzie dobrze. Byle, żeby była jak najdłużej. Miałeś jakieś inne propozycje poza Brzezinami i co ostatecznie przesądziło o tym, że wybrałeś właśnie Start? Propozycji może już tak dużo nie ma. No, była propozycja z trzeciej ligi z Zelowa, no ale mówię, to niestety są już wyjazdy. Trener mnie chciał widzieć 4 razy w tygodniu na treningu. Niestety, ja mam pracę, rodzinę, jak mówię, nie stać mi na te wyjazdy, żeby sobie jeździć po 70 km. Wracam do Startu z wielką przyjemnością i chciałbym, mówię, zakończyć tutaj swoją przygodę. Nie wiem, czy to będzie sezon, czy 2 sezony, czy 3 sezony, dopóki trenerzy czy kibice będą mnie widzieć w drużynie, będę chciał grać. Co robisz poza grą w piłkę? Czym zajmujesz się na co dzień? Znaczy, pracuję w firmie marketingowej. Co mogę więcej powiedzieć? No, praca, dom, dzieci. I piłka nożna. No, piłka nożna przede wszystkim. No, to jest moje hobby. Powiedziałem żonie, że z hobby nie zrezygnuję, bo to chyba nie ma takich ludzi, którzy rezygnują z hobby, chyba że coś ich do tego zmusza, zdrowie. Ja na szczęście mam to zdrowie i obie jak najdłużej. Najlepszy mecz, który najmilej wspominasz w swojej karierze ogólnie i tutaj w Starcie Brzeziny, jak występowałeś? Jest ogólnie, to jest dużo takich meczów było, bo i dużo było awansów też w drużynach, w których grałem. W Brzezinach chyba najbardziej wspominam mecz, gdzie graliśmy z Justynowem, bodajże to była 5. liga, o awans do 4. Wtedy, mówię, przedmeczowe podteksty były takie, że Brzeziny kupują każdy mecz. Nasz prezes wtedy, pan Szychowski, zdenerwowany przed meczem do szatni, powiedział, że takie oszczerstwa go irytują. Powiedział, że mamy wszystko zrobić, żeby wyjść na to boisko i wygrać Justynowo. No, wyszliśmy, był to wtedy, jak się bodaj nie mylę, chyba wicelider albo lider, bo jakoś było pierwsze, drugie miejsce. No, pociągnęliśmy wtedy 11-0, także ja najmilej ten mecz wspominam, bo mówię, mimo że grałem w końcówce, udało mi się strzelić tam bramkę, ale najmilej wspominam ten mecz. Bernard Pakulski, to będzie chyba niezwykle silny duet w rundzie rewanżowej klasy A. Znaczy, z Pakulskim grałem w Orle Parzęcze, witez za trenera Damiana Gamusa. I powiem szczerze, że był to duet, że dużo strzelaliśmy bramek. Można powiedzieć, że no ja tam akurat, no, taktyka była ułożona przez trenera pode mnie, także Maciek był takim
bardziej cofniętym napastnikiem do walki i do rozgrywania piłki ze mną, ale dużo bramek też strzelił w Orli. Widziałeś już wcześniej w akcji swoich kolegów z obecnej drużyny? Czy niektórych zawodników znam jeszcze z grania, byli to młodzi wtedy zawodnicy, no teraz widzę, że już byki można powiedzieć, ale no, dużo młodych zawodników nie znam, wiadomo, różnica pokoleniowa. Nie znam, obserwuję grę Startu Brzeziny i w internecie, i w gazetach. Także no, ja widzę, że Start chce tego awansu i myślę, że dla Startu czwarta liga to jest maksimum, znaczy maksimum, gdzie kibice powinni być zadowoleni, bo czwarta liga jest, to już mówię, ja grałem w tej lidze sporo czasu i dla kibiców jest to frajda, kiedy przyjeżdżają rezerwy Bełchatowa, czy UKS-u, czy Wielunia. Są to naprawdę drużyny, jest to inny futbol niż w A-klasach, w okręgówce. Naprawdę to są dobre mecze. Czego spodziewasz się po tej rundzie i czego oczekujesz od trenera i kolegów? Awansu. Przychodzę tutaj, żeby pomóc, bo mówię, A-klasa, no ja w A-klasie nie wiem, czy grałem, bo nie przypominam sobie w A-klasowej jakiejś drużyny, chyba najniżej w okręgówce, ale życzę awansu, po to tu przyszedłem, żeby pomóc tej drużynie w awansie. Myślę, że kibice dopisze frekwencja na boisku, wiadomo, że my gramy dla kibiców, a jeżeli tych kibiców nie ma, no to dla tych zawodników młodych to też jest jakieś takie, taka nić między kibicem a zawodnikiem. Jeżeli kibice szanują zawodników, zawodnicy też będą szanować tych kibiców, będą grali, będą się rozwijać. Co chciałbyś na koniec jeszcze powiedzieć kibicom i sympatykom Startu Brzezin? O większą frekwencję. Byłem na kilku meczach, gdzie grałem w innych drużynach, ale sentyment, przyjeżdżałem na te mecze, patrzyłem, no zdecydowanie pamiętam mecze w czwartej lidze, jak jeszcze Start występował w piątej lidze i naprawdę frekwencja była o wiele większa niż teraz. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy ta piłka jest po prostu tak słaba w Brzezinach. Myślę, że no, trener Damian Gamus zrobi wszystko, żeby sprowadzić jeszcze lepszych zawodników, żebyśmy mogli zrobić ten awans i żeby tą naszą grę poprawić dla widowiska, tak? Dla tych kibiców, żeby nie przychodzili tylko, żeby zobaczyli, a wygrali 2-0, ale po słabej grze, tylko naprawdę, że wygrali, ale po dobrej grze. Tak jak było za czasów Piotra Kubki, kiedy był trenerem, kiedy naprawdę tych kibiców było dużo, a i gra cieszyła oko, bo żeśmy wygrywali po 4, po 5 i naprawdę ręce składały się do klasków. Dziękujemy.